Przygotowałem dla was bigos wigilijny. To będzie taki bigos, który nie będzie miał mięsa, ale będzie miał za to mnóstwo innych fantastycznych dodatków. I on już jest, moi drodzy, i trochę kipi. I musimy go postawić. Nawet nie będziemy go stawiali na stół. Pomożecie? Pomożemy. Postawimy go sobie tutaj. Jakoś damy radę. Panowie, serdecznie dziękuję. Ogromne brawa dla strażaków. Mają krzepę niesamowitą. Moi drodzy, dziękujemy. To był piękny klakson. Chodźcie pod scenę, chyba że zmarzliście. Jak zmarzliście, to też chodźcie pod scenę, bo jak staniecie bardzo ciasno, to wtedy będzie wam cieplej. Ja wiem, że gorąca kawa, herbata albo drożdżówka teraz będzie wygrywała z bigosem, ale tylko do momentu, kiedy on dotknie waszego podniebienia, zacznie rozgrzewać. I jak Jezusek małymi stópkami spłynie przez otwór jamy ustnej gardziołkiem prosto do brzuszka. Co potrzebujemy, aby przygotować fantastyczny, jarski, postny bigos wigilijny? Kto wie, ręka do góry? Nie, no nie wierzę, że Ciechanowie nie wiedzą, jak się gotuje bigos. Grzybki, bardzo dobrze. Co jeszcze? No żeby był bigos, to co jest głównym składnikiem? A jaka ta kapusta ma być? Kiszona, bardzo dobrze. To bardzo ważne, żeby ta kapusta, słuchajcie, była kiszona, a nie kwaszona. Jak jest kwaszona, to nie jest kiszona i już nie będzie taka pyszna. Musimy ją na początku bardzo dobrze pokroić, najlepiej drobno, żeby długie nicie tej kapusty nie ciągnęły nam się między zębami, a zatem siekamy w prawo, w lewo, przewracamy, góra-dół i znowu siekamy. Jak już mamy posiekaną, to bierzemy garnek i do tego garnka wrzucamy, moi drodzy, tą kapustę. Rach, ciach, pach. Jeszcze mamy trochę kapusty, to jeszcze też ją posiekamy. A co? Wodę z kapusty, jeśli kapusta nie jest nadto kwaśna, pamiętajcie, żeby również wrzucić do gara, niech ona w tejże wodzie się gotuje. Jeśli się okaże, że ona jest nadto kwaśna, to wtedy możecie spokojnie tą wodę odlać, kapustę odcisnąć, a garnek z kapustą zalać zwykłą wodą po to, aby nie była właśnie za kwaśna. Ja wrzucam już tą kapustę, słuchajcie, do gara. Gar stawiam na gorącej, jak serce mojej żony, kuchni i ona zaczyna się gotować. Mam nadzieję, że nie wyłączymy zaraz świateł na scenie, ale tutaj miałem zapowiedziane, że spokojnie, stary, my to mamy 100 kW. Boga, tak mina swoją drogą w tych czasach prąd drogi, no ale najważniejsze, że ten prąd jest. Słuchajcie, następnie siekamy sobie drobno cebulkę, rach, ciach, 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 ciach. Nie siekamy palców, palce się przydają, więc siekamy tylko i wyłącznie cebulkę. Jeszcze trochę cebulki posiekam. Jak już mamy kapustę i mamy cebulkę i mamy grzyby, to co myślę, jak myślicie, co jeszcze będzie nam potrzebne z racji tego, że nasza potrawa jest jarska, więc skądś ten smak pojawić się absolutnie musi. Co byście jeszcze dodali, powiedzcie mi? Olej. No. Olej, no można. Ale co jeszcze, żeby smak był, bo z oleju to tak nie do końca będzie ten smak. Jakieś aromaty, może jakieś zioła, może jakieś owoce. Ja wam powiem, co ja dodam. Bardzo dobrze. Kasia, brawo dla ciebie, brawo dla pani sekretarz, moi drodzy. Jabłka i grzyby. Grzyby tak, grzyby niech już sobie namoczone wcześniej były, wylądują w naszej kuchni. Niech już nam się tam elegancko to grzeje. A ja jeszcze opowiem wam o pewnym produkcie, który przyjechał do was prosto z Bieszczad. To jest suska sechlońska. Kojarzycie? Nie, to wam opowiem. Tak jak Ciechanów w moich stronach słynie z pysznego miodowego Ciechana, tak, suska sechlońska na całą Polskę praktycznie słynie z tego, że jest niesamowitą wędzoną śliwką, dlatego że robią ją w Bieszczanach i tam suszą je, wędząc na grillach. Odrobina tej śliwki robi niesamowitą robotę w każdej potrawie, a zwłaszcza w bigosie, więc ląduje również w garnku. Dokończę siekać cebulkę i tą cebulkę oczywiście też wrzucę do naszego gara. Pozwolicie, że zaraz wrócę. Ale anturaż macie piękny, słuchajcie. Słyszałem, że tutaj ksiądz proboszcz ostatnie dwie niedziele zamawiał śnieg. I on jest, czyli jednak ma wpływ. I to ogromny. Jak mamy cebulę, to byłbym nie sobą, gdybym nie dodał jeszcze odrobinę czosnku. Jak najłatwiej kroić czosnek, wy tego nie widzicie, kamera to pokaże na pewno. Wystarczy wziąć tasak, położyć czosnek na desce, przyłożyć tasak do czosnku i zrobić tak. I on już jest pokrojony, moi drodzy. To jest najszybszy sposób krojenia czosnku, a jak jeszcze macie ochotę go troszkę przesiekać, to możecie go przesiekać. Au!
Żartowałem. Mam wszystkie palce. 22 lata robię tą robotę z ogromną radością. Jest to moja pasja, moja pierwsza miłość. Żona do tej pory jej nie rozumie, no ale łatwiej zmienić żonę niż pracę. Dziękuję. Żywiołowo publiczność zareagowała. Dobrze, że nie ma tutaj mojej żony, przy niej bym tego nie powiedział. To jest naprawdę najbardziej cudowne 20 lat, jakie mi podarowała, więc nie mogę sobie tego odmówić. Słuchajcie, tak jak wspomnieliście wcześniej, tak to może być również olej. Jak już mamy ten olej i mamy te grzybki i mamy tą cebulę i mamy tą kapustę, to wtedy musimy wszystko mieszać i rzecz, która w kuchni jest najbardziej potrzebna w przygotowaniu prawdziwych potraw – cierpliwość. Musimy zgotować tą kapustę aż do miękkości, pozwolić, aż śliwka odda swój piękny smak i zapach przy okazji do naszego bigosu. Jeśli wasza kapusta kiszona jest z marchewką, to nie dodajecie już jej w trakcie gotowania. Jeśli natomiast jest bez, to spokojnie możecie jeszcze zetrzeć trochę marchwi do bigosu. Ta marchew odda słodycz. Troszkę ciszej muzykę, jakbym mógł poprosić, bo nam tutaj zakłóca. Jak już tą marchewkę wetrzecie do tego bigosu, to również musicie zamieszać i pozwolić się dalej naszemu bigosikowi gotować. Jeśli macie ochotę, aby był jeszcze bardziej bogaty w smaki, możecie dodać jabłka, ale na pewno nie możecie zapomnieć o kilku podstawowych rzeczach, czyli liść laurowy, czyli ziele angielskie, pieprz w kulkach, no i ja zawsze do bigosu dodaję odrobinę kminku. Wiecie czemu? Wiecie czemu? Nie ma jeszcze 22, ale nie boję się o tym powiedzieć. Żeby nie bolał was brzuszek, a rurka delikatnie się czyściła i nie zapychała, potrzebny jest kminek, który napięcie w tym brzuszku rozładuje elegancko i pozwoli waszym trzewiom spokojnie przyjąć każdą ilość tejże wspaniałej, pysznej potrawy. Następnie ja do mojego bigosu dodaję jeszcze 3 magiczne składniki. Moja kuchnia pełna jest ziół, pełna jest aromatów i pełna jest przede wszystkim miłości. Dlatego odrobina lubczyku, odrobina czosnku niedźwiedziego, bo ja kocham czosnek niedźwiedzi. Pasjonuję się kuchnią myśliwską, w której ten czosnek niedźwiedzi wykorzystuję. Tak jak Karol Okrasa ma swoją limonkę, to Kuba Wolski ma swój czosnek niedźwiedzi. Kocham go z ogromną wzajemnością. No i oczywiście jeszcze odrobinkę dosłownie majeranku. Następnie może być odrobina czerwonego wina, może być odrobina przesmażonego koncentratu pomidorowego, który będzie nam się tutaj pięknie, moi drodzy, teraz kamera na chwilę spojrzy na mnie, moment, ja tutaj uczynię małą magię telewizji, abyśmy mieli piękne zdjęcia, cudowne wspomnienia, bo poza pysznym jedzeniem to te emocje i te wspomnienia są, słuchajcie, najważniejsze. Jestem strasznym gadułą, ale muszę wam opowiedzieć, że dla mnie jedzenie to nie jest po prostu konsumowanie, żucie, przeżuwanie, połykanie i trawienie, ale moje jedzenie kojarzy się z emocjami, ludźmi, których spotkałem na swojej drodze i każda z tych potraw przywołuje te wspomnienia, które są bliskie mojemu sercu. Moje gotowanie zaczęło się od mojej babci, ona była moim wzorem i mentorem. Jej wiele przepisów wykorzystuję w swojej kuchni na co dzień i tak do tej pory robię na przykład pyszne flaki z masłem albo zalewajkę. Wy macie tutaj w swoich regionach zalewajkę? Znacie taką zupę? Macie. Porządny region, porządny ludzie, porządna zalewajka. Moi drodzy, i tak gotujemy naszą potrawę. Jeśli macie ochotę, żeby was bigos był słodszy, to możecie dodać jeszcze 2 składniki. Albo jeśli znajdziecie mocno słodkie jabłka, to obierzcie je ze skórki i dodajcie te zatarte jabłka do tego bigosu. Niech on będzie słodki, niech będzie miał aromat jesiennych jabłek. Jeśli nie macie jabłek, ale jesteście za to fanami pysznego i zdrowego miodu, to możecie dodać w tym momencie odrobinę miodu. Było zimno i mój miodek troszkę mi stężał, ale ja sobie z tym zaraz poradzę. Gdyż w programie Hell's Kitchen, w którym miałem przyjemność występować i dojść nawet do ćwierćfinału, uczyli nas, jak radzić sobie w trudnych warunkach. Tutaj warunki nie są absolutnie trudne, warunki są fantastyczne, bo i ludzie są przecudowni, ale dodajemy nasz miód po to, aby bigosik stał się, słuchajcie, odrobinę bardziej słodki. Pięknie wygląda, prawda? Ładnie pachnie?
Dopiero pan zaraz spróbuje, jak będzie smakował. Moi drodzy, w takim razie ja chciałbym was zapytać o jedną rzecz. Jak już, no, wróć, Wolski, minus, dwoja. A gdzie sól, a gdzie pieprz? Publiczność zapyta. Już pędzę, szefowskim ruchem dodaję odrobinę soli i jeszcze odrobinę. Pieprzem również zaprawię nasz pyszny bigos i mieszam, bo bigos, moi drodzy, to potrawa mieszana. Muszę wam powiedzieć, że dobry bigos trzeba gotować minimum 4 dni. Każda mama, każda babcia wam to powie, a myśliwski nawet tydzień potrafi się ważyć. Na wolnym i spokojnym ogniu, delikatnie sobie pyrkając, gotuje się nasz bigos do momentu, aż kapusta będzie miękka, wszystkie składniki naszego bigosu, czyli i suska cechlońska, i liść laurowy, i ziele angielskie, pieprz w kulce, odrobina mielonego pieprzu, czosnek niedźwiedzi i garść liścia lubczyku oddadzą swój pełny aromat do naszej potrawy. Jeśli chcecie, aby był nieco ciemniejszy, to możecie również na koniec dodać odrobinę koncentratu pomidorowego przedniej jakości. Słyszałem, że w Ciechanowie wszystkie gospodynie same robią koncentrat pomidorowy, brzydzą się tym gotowym, także jak już dodacie koncentratu, to i wasz bigos będzie miał dużo piękniejszy kolor i odrobinę przełamie słodycz naszego miodu i jabłek, ponieważ dzięki niemu pojawi się nam tam nutka tej kwasowości, o którą nam chodzi. Ja w takim razie pozwolę mu się gotować.